Nie. Czyli Marcel, wychodzisz wcześniej dzisiaj z jakiego języka? Z angielskiego. Z angielskiego. A Milo z jakiego języka wcześniej? Z polskiego. Z polskiego 10 minut. No i zobaczymy, czy pojawi mi się komunikat. Ten co wczoraj. 7. Wygląda na to. Niedrożny filtr antyzanieczyszczeniowy. Właśnie chciałem Miłoszowi zmontować, wyobrażę sobie, zmontować jemu vloga następnego, bo pamiętałem, że było nagranie z GoPro, jak zjeżdżali na sankach z górki, ale mówię, tego nie montowałem. I co się okazuje? Okazuje się, że po prostu zmontowałem przedostatni jego vlog i po prostu ominąłem dwa filmy właśnie, jak zjeżdżali na zjeżdżalni. Przygotowuję sobie smaczne śniadanie i zdrowe, płatki, do tego orzechy, nerkowca i słonecznik. No i to wszystko zaleję jogurtem. Jakiś owoc by się przydał, ale nie mam. Bananów nie mam, zjadłem. No i sobie czytam, że ten filtr cząstek stałych, że jak jest zatkany, no to jest propozycja, żeby w dłuższej trasie po prostu długo jechać. W dłuższej trasie długo jechać i powinno to zgasnąć. No jestem ciekaw, czy tak się stanie. Przyszły dwa nowe listy od Wiktora Zwejcherowa. A tutaj nie wiadomo. Proszę pamiętać, żeby pisać tutaj albo z tyłu nadawcę, bo gdyby miał wrócić, to po prostu wróci do właściwej osoby. Tak to, gdyby zaginął, to nie wiadomo, gdzie ma wrócić. No i tam są oczywiście też dwa, czyli są razem 4 sztuki. O, do nagrania. Chłopaki otworzą sobie. Samochód zaczął mnie ściągać na prawą stronę i mam po prostu za mało powietrza. Już drugi raz w ostatnim czasie muszę dopompować. Prawdopodobnie nie wiem, dlaczego tak się dzieje, czy jest jakieś... A jest nowa opona założona, więc być może jakaś tam nieszczelność jest. Jedziemy do Łodzi teraz, jak zwykle do Łodzi. Już nie nagrywam. Już nie nagrywasz muzykali? Nie? A pokaż, jakie robiłeś dźwięki do telefonu. Już wracamy z Łodzi, ze szpitala. No i byliśmy na odczulaniu, nie wiem, który to był tydzień pod rząd, 6. albo 7. Jeszcze około 4 tygodni będziemy przyjeżdżać co tydzień, a później co miesiąc przez jakieś 5-6 lat. Tak wygląda odczulanie. Tutaj czeka na mnie paczka dzisiaj. O, nawet nie kapie na mnie, bo jest tutaj daszek ładny. Już do ciebie lecę, no to cieszę się. Patrz, jakie ładne kolory nawet mamy. Mój telefon i to elegancko. Minecraft, tutaj też jakieś rysuneczki. Na szczęście kontrolka zgasła, nie świeci się. Jak wyjechaliśmy na trasę, to od razu zgasła. Także na razie jest ok. I wszystkie bije. Drugą, to jest zawiązane? To zaraz się rozwiąże przecież. Zawiązuj. Ale już mam taki cały czas. Zimno? Przecież ciepło jest, na plusie. Ciepło jest. Miłosz od wczoraj mnie namawia na to, żeby, czy od przedwczoraj, na to, żeby kupić fajerwerki. Jego kumpel z klasy miał takie, kupił, tak? Milo, idziemy co kupić? Co idziemy kupić? Petardy. Petardy? Co jeszcze dokładnie? Boję się teraz zajrzeć na mój telefon. Dlaczego? Czy mi nie pękł. A co, ci wypadł? No. Kiedy? Jeszcze nie. Ja na niego nie zaglądam. Teraz ci wypadł? No. A ty nie widziałem. Z kieszeni tam na pasach. Pokaż. Ja nie. No pokaż. Nie, bo gdy mi pęknie, to ja będę płakał. Nie. No pokaż. Czemu? No chcę zobaczyć, czy będziesz płakał. A gdy mi pęknie, to co? No to co? No to kupisz sobie nowy. No, na pewno. Została ci jeszcze jakaś kasa? Z komunii? Chyba nie. Wchodzisz. Wchodzisz, wchodzisz, wchodzisz. Jest ok? O, teraz już było. Świece dymne. Ale nie wiem, co chcesz kupić. Ale ty jesteś pełnoletni. Jak pełnoletni? No ty jesteś pełnoletni. Ty też jesteś pełnoletni. No tata, powiem ci co masz się spytać. A ty się spytaj, a ja kupię. Okej, ty się spytam, a ty kupisz. A co mam się spytać? A nie wiem, co się pytać. A ty sobie te petardy, tak? To są... no... I papierosy też kupujesz? Nie! Nie? Nie. Nie. Aha, dobrze. Razem nosimy mordoid, ale ziomek. Do Kasi przyszła tutaj paczka, duża paczka. I mamy 4 rodzaje butów. 4 pary kupiła, różnych. Te mi się chyba najbardziej podobają. Później tamte. Te. I te najmniej, te najfajniejsze, mnie też. No, one mają takie, one mają te, one są fajne. Mama mi też takie kup. Kupisz nie, mama kupi tobie takie. Tobie będą pasować. Do tych włosków. Ale kupisz mi takie? Ile dałaś za to? 110, tak? 111, a z przesyłką, za te buty 111? Z przesyłką? Bo one są fajne. No to takie... dobra cena. Okna i to jest daszek. To jest domek jakiś? Pokaż te okna. Gdzie są? Tutaj są drzwi. Są drzwi. A okna mówiłeś? Gdzie są? A okna są... tu jedno okno, drugie. Jedno okno, drugie. No to super. Ale ja też mam przesyłkę. O! Przyszło, w zasadzie to jest dla nas wszystkich. Malutka. Zaraz ją otworzę i zobaczymy. Co to jest? Żeby się nie uszkodziły produkty. Widzisz, to jest miękkie. Żeby produkt się nie uszkodził. Rozumiesz? Pęknij balonia. Może strzelić. Mocno. Mocno. Nie lubisz huku i ognia. Tak? Balonia na zewnątrz nogę. No to zobaczymy, jak strzeli. Ale dawaj. 3, 2, 1. Nie, start. Dawaj. A co? Ej, ja lubię huk. Ja lubię huk. Ole, to jest... babciu! Ej, no co? Sąsiedzi przyszli, przyjdą. Surprise. Tak. Dzięki. Dum bum jest od tego głośniejszy os... 100 razy. Tak, głośniej jest? Gdybyś usłyszał dum-buma, patrz. Byłeś w domu, patrz. Gdybyś stał w domu, a ja bym musiał tam na linowym, to byś to nie słyszał. Naprawdę? Na mnie raz tak buszło takie kilka sekund nie słyszałem na jedno ucho. A byłem daleko. No i mamy rozpakowane tutaj ładnie. I zobaczymy, co tam jest. Tu jest taka podstawka. Tutaj mamy kamerę. My mamy kamerkę, mamy podstawkę i tutaj samo się do siebie dołącza, czyli prawdopodobnie są magnesy jakieś, bo bardzo łatwo, o, że wchodzi. Teraz tego nie, jeszcze nie. Ale czuję, jak to się... O. Zobaczymy, mam nadzieję, że nie... że nie wypadnie. Zaraz, a, bo to jeszcze chyba się wciska. Ale jest, czuć, że jest magnes tutaj. Teraz przechodzę, o, proces instalacji kamery. Nie można znaleźć twarzy, spróbuj ponownie. Przychylaj głowę w lewo. Marcelku, odsuń się. Kręć głową w lewo. Marcelku, odsuń się. Marceku, no prosiłem. No prosiłem cię. Kręć głową w lewo. I w prawo. Poruszaj głową w górę i w dół. Dane twarzy zostały dodane. No i właśnie prowadzimy pierwszego live'a. Ciągle za... nie nagrywaj teraz. Nie wiesz, że gram? No ale... Gol, będzie gol! Będzie gol! Ale kto strzelił, ty? Nagrywamy pierwszego live'a, ciągle zapominałem, bo byłem tak zawsze podekscytowany, że po prostu zapominałem grać, a teraz już gramy, mamy kamerkę, kamerka jest, też jest widoczna, jest na górze, przymocowana. Tutaj widać w obraz z boku, o, i wszystko jest widoczne. No i mam nadzieję, mam nadzieję, że teraz live'y będą częściej i będą fajne. I że w ten sposób też interakcja z widzami będzie dużo lepsza. Live zakończony, musiałem zakończyć, bo przecież ten mały brzdąc po prostu mnie atakował. Tata, bijemy się, tata, bijemy się, tata, bijemy się. No to się bijemy. Albo ja od ciebie będę bił. Czekaj, tata. Marcelowi smakuje bardzo ten krem. O, tak. Że z tych, co ostatnio testowaliśmy, na Mazur odkrywa, to co, to ten jest najlepszy? Najbardziej tobie smakuje jednak? Bardziej lepiej skrywa. Na kolację to nie jest dobry pomysł, taki krem. Nie zdąży ci się spalić, chyba że będziemy się bić. Jeszcze ostatnie zakupy zrobione wieczorem przed 9:00. W ostatnim momencie, ale specjalnie tak poszedłem, żeby jak najmniej było ludzi. Dzisiaj w ogóle dostałem, jako ciekawostkę, dostałem telefon z zapytaniem, czy nie wystartowałbym na... Nie, to nie jest Piotrkowianin roku, tylko na wybór jakby najlepszego, tylko to jest w powiecie. W powiecie takiego, nie wiem jak to powiedzieć, w piotrkowskim powiecie najbardziej znaną osobę, czy najbardziej taką, która się czymś zasłużyła. No i pani się mówi mi, no, że słyszała o mnie, o tych akcjach społecznych, w których uczestniczyłem, w których brałem udział. Dodatkowo to, że jestem youtuberem, no i że chciałaby mnie zgłosić, czy wyrażam zgodę. Ja mówię, no, że nie, że to, że no, kim ja jestem, co ja takiego zrobiłem, że nic nie zrobiłem. Więc mówię nie. Mówię, może kiedy indziej, innym razem, ale muszę mieć coś więcej, tak? Czyli muszę się więcej, bardziej zasłużyć dla regionu. O, to jest osobowość, to chyba tak było, osobowość regionu piotrkowskiego, coś takiego. Taki jakiś konkurs, więc nie biorę. To naprawdę, to trzeba coś działać, ale spojrzałem i wszedłem na stronę, to tylko tam jeden link przejrzałem, to okazuje się, że mój tata też był nominowany. Marek Mazur, tak. Tylko on jako polityk, a ja jako youtuber. Już teraz coraz częściej mnie kojarzą nie jako fotograf reklamowy, tylko jako youtuber. Słuchaj, odnośnie twojego kanału, tylko wyjmij słuchawki. No słyszę cię. No ja wiem, ale... Nawet nic nie leci. Bo wiesz co, bo tak, bo ty nagrywasz te vlogi, ale to nie jest tak łatwo nagrywać te vlogi. Bo vlogi są, bo ty chciałbyś tak jak ja na przykład, że z całego dnia. Tak? Że chciałbyś nagrywać tak z całego dnia? A może, słuchaj, może podzielić w ten sposób, że vlogi niech będą oznaczeniem jako vlogi, a na przykład tak jak tutaj w pokoju nagrywasz jakiś taki, na przykład, nie wiem, 4-minutowy, taką jakąś pogadankę, że to jakoś inaczej nazwać. Wiesz, o co chodzi mi? Że vlogi vlogami, ale wtedy byś faktycznie, na przykład quiz. Quiz już nie był oznaczony jako vlog, ale to nie był tak naprawdę vlog. Taki z prawdziwego zdarzenia, tak? Czyli vlog, że kręcisz od początku do końca przez cały dzień. Oczywiście vlogami może być to na przykład program jakiś seryjny. A jak mógłbyś nazwać taki program? Nie wiem. Nie słyszano. A, dobra, chciałem sprawdzić. Przygotowuję piwo i tutaj Kasia przygotowała... Jak ty przygotowałeś sama, robiłaś ten sok? Tak. Ale z malin? Z malin. Aha, czyli to jest samemu przygotowany sok z malin. A kiedy miałaś maliny? Od września. Od września to jest? Tak. A teraz czas pozdrowień. Najpierw 3 osoby. 1, 2, 3. Pozdrawiają 3 osoby, które były najszybsze. Kami, pozdrawiam cię bardzo serdecznie za to, że byłeś najszybszy. Damian Łopatowski, pozdrawiam cię serdecznie za to, że byłeś najszybszy. I teraz jesteś chyba na Mazur Gra moderatorem, tak? Karol Ochwat, pozdrawiam cię bardzo serdecznie za to, że byłeś trzeci. A Damian był drugi, tak? A wcześniej był czwarty, nie udało mu się, teraz się udało. Teraz wybieram najciekawsze komentarze z ostatniego filmu. Oliwia Ligocka, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Prawdopodobnie tu chodzi tak o filtr DPF, przejechałem samochodem i zniknęło. Mam nadzieję, że na razie ten problem się nie będzie pojawiać. Zresztą ja wczoraj, właśnie tej nocy, siedziałem 4 godziny i czytałem o tym wszystkim w nocy. Dobrze. Asia Siejak, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Stwierdziłem, że nie, teraz nie będę golić brody, bo teraz na 50 000 był quiz, ale przy 60 000 na pewno golę. Czyli nie będziesz nic innego niż tylko golenie. Przy 60 000 golę brodę. To bez względu na to, czy się to podoba, czy też nie. Dużo osób pisało, że nie, aczkolwiek też dużo osób napisało, że tak. Brody. Ale nie. Z gole. Na 60 000 gole i to już jest postanowione. Dobra. Natalka Si, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Codziennie od tygodnia, czy od 10 mniej więcej dni dostaję informacji, czy napiszę książkę. Ale o jaką książkę? Ja mam napisać książkę o sobie, czy o nich? Co? Na razie nie myślę w ogóle o tym. Paweł Juruś, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Będą na Mazur fotografuje filmiki w Znowie. Już niedługo będzie informacja, że reaktywuje kanał Mazur fotografuje. Katarzyna Rak, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. I faktycznie ten program, który wskazałaś, to na razie wygląda, że to jest właśnie mniej więcej, może mi w jakiś tam sposób pomóc. Sprawdzę. Mondrala, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. U Miłosza nie ma tych elektronicznych dzienników, ale to, co ja usłyszałem, jeżeli chodzi o nauczycieli, to wcale nie są zadowoleni. Nie wiem dlaczego, ale że nauczyciele wcale nie chcą tych elektronicznych dzienników. Być może dlatego, że muszą pisać dużo wiadomości, wymiany z rodzicami. Tak mi się wydaje. Lechu, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, że troszeczkę trząsło tą kamerą. Rozumiem, że tak mogło być, ale na szczęście rzadko nagrywam w samochodzie, także tutaj... Póki co jeszcze nie będę inwestować w żadne przystawki, ale może, kto wie, z czasem. Piszczałka, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. No tak, ja wiem, że niektórzy zarabiają 2000, zarabiają nawet mniej, tak? Bo minimalna jest na rękę jeszcze mniej. Tylko ja mam rachunki dużo większe. Moje rachunki są dużo większe, więc ja muszę inaczej po prostu zarabiać. I czy w życiu nie są tylko pieniądze? Oczywiście, że nie są pieniądze. Czy ja jestem na YouTubie dla pieniędzy? Czy nie. Tata włączył dopiero zarabianie w lipcu. W listopadzie. No właśnie. Gdybym robił to dla pieniędzy, a nie na przykład między innymi dla nich, to bo w ogóle by mnie tu nie było. No to... a tata zaczął nagrywać, macie tego sławnego youtubera dzięki mnie. Ja powiedziałem, żeby ej, tata, może byś zaczął tak nagrywać. Nie. I co? Ale nie, ale dzięki mnie, przyznaj się. To był mój pomysł, że Filip Grzybowski, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Sprawdzałem Prismę, znałem ją zaraz jak się pojawiła, ale tam nie ma tego efektu, o który mi chodzi. Nie ma trójkątów. Martyna Banaszczak, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Tak, w zeszłym roku, na początku 2016 była akcja taka, że młodzież wyciągała z puszki pieniądze. Zakończyła się pod koniec zeszłego roku ta sprawa, uniewinniona jest młodzież, więc nie udowodniono do końca, o tak, uniewinniona. Anieksa, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Low poly, tak się nazywa ta technika właśnie tych trójkątów. I to wszystko na dzisiaj. Lajkujcie, jeśli chcecie być pierwsi, to 3 osoby z pierwszych i chcecie być pozdrowionym, to klikajcie ten dzwoneczek. Widzisz, dobrze mi przypomniałeś. I jak nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie i może będziecie pozdrowieni. I to wszystko. I do jutra, do następnego odcinka. Trzymaj się, cześć. Widzimy się jutro. Cześć.